O! Człowieku! Jakie branie! Ale mam rybę! Ło, ło! Stary! Ale mam rybę. I to jest ta wędka blisko, co ją postawiłem z samego rana. Branie, branie, branie! Ty, odpalają się! No. Duży. Duży. Ładny. Ładny. Bardzo ładny. Ole bydle. Jest! Ole bydle, człowieku! Niemożliwe. Może być ładny. O chłopie, ole on jest być. O kurde, 20 może być. Jest! W końcu! Chłopie! Ale złowo korczycho! Ole on jest wielki! PB! Życiuwa! Dobra, nachylaj główek! Po raz kolejny! Brawo! Siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz kolejny wróciłem na łowisko Wojsze. Trzeci raz już w tym sezonie. Po kolejne życiówki, mam nadzieję. Dzisiaj po raz kolejny jestem z Adrianem. Siemka. I Adrian będzie mi pomagał. Również będzie ze mną łowił. Spróbujemy dorwać jakieś mega fajne ryby. Adrian tutaj wie dużo o tym łowisku, także mam nadzieję, że coś tam rąbka tajemnicy mi powie. I ogólnie słuchajcie, mamy dostępne stanowisko czwarte oraz trzecie. I wraz z Adrianem zrobimy losowanie, kto po której stronie będzie łowił. Jak widzicie, biwak sobie rozstawiliśmy na czwartym stanowisku. U mnie wleciało trochę nowości, takich jak na przykład ten fotel, łóżko karpiowe, które jakiś czas temu zamawiałem, stolik, także teraz będzie u mnie porządek, mam nadzieję. Oczywiście z nami jest i obrońca, będzie nas chronił. Nie patrzę. Cały mokry, już się kąpał. I ogólnie robimy losowanie. Tutaj jak widzicie są kulki cytrus oraz robactwo. Także cytrus to będzie stanowisko tutaj, gdzie jest ponton. A robactwo to będzie stanowisko tam w krzakach i to stanowisko jest na trójkę mniej więcej. Także Adrian, czym horrory, zamknij oczy. Czekaj. Cytrus, czyli to stanowisko. Także stanowisko Adriana będzie tutaj. Takie fajne pole do popisu ma. Tutaj ma fajne krzaczki. A moje stanowisko będzie, słuchajcie, tutaj. Ja mam i dostęp do trójki, i mam dostęp jeszcze tam, jak Adrian tam nie wywiezie. Jak pływa słodko. Hajda. Tutaj mamy, słuchajcie, ponton do dyspozycji, bo tutaj jest dużo, słuchajcie, glonów i tak dalej. Jest taki plan na tej wyprawie, że będziemy łowić po dwie karpiówki na głowę. Nie będę łowił na trzy karpióweczki, ze względu na to, że bierzemy dwie karpiówki, jedną metodę i będziemy się bawić i z mniejszymi rybami, i na karpiówkę, miejmy nadzieję, że z większymi. U mnie na początku standardowo poleci kuleczka robactwo. Tutaj mam hak dwójkę bezzadziorowy i dodatkowo podbiłem sobie popkiem. Drugi zestaw będzie oczywiście na łaftersika banan. Ananas to jest przynęta, która mi się najlepiej spisuje. I na razie coś takiego na karpióweczki. Pierwsza doba, wiadomo, to jest testowanie i tak dalej, także zobaczymy, co się będzie działo. W międzyczasie sobie rozstawimy jeszcze metody, jak rozwieziemy wszystkie zestawy i będziemy się bawić na metody. Na karpiówki liczę, że będzie jakiś potężny karp, ale na metody chcę dorwać życiowego lina, bo tutaj naprawdę piękne pływają. Po ponad 70 cm liny, także naprawdę dorodne. Moja życiówka lina dotychczas to jest 51 cm. I złowiona na tym łowisku rok temu, także jest to do pobicia, jak najbardziej. Wędki wywiezione, ja postawiłem sobie jeden zestaw tam, gdzie jest ta flaga, a drugi, słuchajcie, zestaw jest między tymi dwoma bojkami, mniej więcej tam. Tu jest miejscowa Adriana, Adrian łowi na metodę już. Biorę, słuchajcie, swoją wędkę i również do niego dołączam. Będziemy razem łowili na jednym miejscu na metod feedera i zobaczymy, może uda się coś tam nam fajnego dorwać.
Co to jest? Pierwsza ryba, zdręga. Moja pierwsza ryba na tej zasiadce, na metod feedera, zdręga. Płyń. Krzaki wchodzi. O, jak to walczy. O, większa ryba. Jaki patelniak, człowieku. Ale giga karaś. Co jest grane. Mega wielki. Ładnie. Pa. Wo! Człowieku! Jakie branie! Ale mam rybę. Trzcinie? Przez maciarkę chyba przechodzi. Nie, ona tam... Wo, wo! Stary! Ale masz big fisha. To jest ryba? Ryba duża plus. O, ale rybsko. Pa, jak ty, płynie. Moją wędkę wpływa. No ja się staram. Ale ja to nie jest karpiówka. Tylko tego nie zepnij. No staram się. Ole karp. To karp był? No. Zaraz będzie pod nami. Ole karp. Co to jest? Karp. Karp? Wchadzam. Przez chwilę wyglądał jak amur. Karp. Gdzie podbierać? Jest! Ale ładny. Jest, słuchajcie, pierwsza, lekko większa ryba. Pierwszy karpik na tej wyprawie, na metod feedera. Przynęty od metod mani. I bawimy się, jak na razie zdręga, no zdręg dużo. Karaś, patelniak taki fajny, mega duży. I pierwszy karpik. Weź go do góry trochę, napoimy go. Napa. Taki piękny, lecimy do wody z nim od razu. Papa, już się pokazuje. Metod mania. Pomarańcz? Pomarańczowy. O, tak. Coś mam. Najlepiej mi się tutaj spisuje. Ale karaś. No, gratulacje. O, proszę bardzo. Adi ładnego karasia dorwał. Ale brania nie, w ogóle nie było prawie. Jest. Kawał karasia. Piękny. Big fish. Jest kolejna duża ryba na metodę, co jest grane? Jak mała? Nie masz ryby, chłopie, co ty mnie tu kłamiesz? No ryba idzie. Mhm. Nie, 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 to idzie ładna. No nie, mam karasia z zielskiem. Ty, to złotego. To jest złoty. Tak? No. Jaki piękny. Ule fajny. Nie puszczam. Nie, 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 nie. Ale ładny. No, mega ładny. Piękny. Płynie. Ojejku, idzie kolejna. To pewnie kolejny karaś będzie. Chodzi mi w ziela non stop. Lin? Nie. Ta, to ładny lin. Ale zobacz, baloniastki. Ale duży. Nie, maluszek. Nie, to nie jest maluszek. Ojejku, ten jest jeszcze większy niż poprzedni. Ale ogon ma. Chłopie. Stary, on jest jak moja. Dłoni przed ramię. Ale ładny. O. Ależ on jest piękny. Jak odpływa dostojnie. Jest, słuchajcie, pierwsza ale ryba. Ale ma łuski, pokaż. Na karpiówki. Zobacz, tu ma łuski tu. Piękny jest. Tu, tu. Piękna ryba nocy. Pierwszy karp. Pierwszy. Dobra, do wody z nim. Misiek. Poszedł. Witam z rana. Słuchajcie, to jest hit. Nic kompletnie jeszcze nie złowiłem na karpiówki. A Adrian tylko jedną rybę w nocy. Dlaczego nic nie brało w nocy? Nie wiem. U mnie to kompletna cisza. A zestawy miałem dobrze wywiezione. No ale cóż, słuchajcie. Czas przewozić wędki, jeść jakieś śniadanie i próbować dalej.
jedna wędka była w totalnym zaczepie, aż Adi musiał wypłynąć z airą po zestaw, także pewnie tam było branie. Dostałem, słuchajcie, dostawę przyponów, przypony własnej roboty od Scorpion Bait Shop, Bronirigi i jakieś inne takie fajne wynalazki, także sobie przetestuję jeden, założę zaraz na jeden zestaw. Jak widzicie, jeden przypon sobie teraz założyłem, Ronirig, i na haku będzie larwa. I ogólnie jest taka fajna sprawa, że właśnie od Skorpiona można sobie zamawiać tutaj na łowisko te przypony i nie tylko przypony, bo macie i kulki, i pelety i tak dalej, także naprawdę spory asortyment jest, więc możecie sobie zamówić tutaj na przykład na łowisko, jak nie macie haczyków bezzadziorowych, a tutaj są wymagane, to możecie sobie to zamówić kilka przyponów i będziecie mieli dostawę na łowisko, także mega fajna sprawa. Pierwsza ryba dzisiejszego dnia? Nie, ja, moja druga. A twoja druga, bo w nocy była. Faktycznie, piękny karasz. Złoty. No metod feedera. Dawaj, wypuszczaj. Ale wszedł. Wracamy do łowienia na metodę. O, stary, jakie branie było. Ta. Chyba karaś. Ta. Karasik. Ale to śmiesznie ci idzie. Coś jak to płynie do mnie. Nie, coś tam siedzi, definitywnie, może karaś. Lin. Lin? Lin. O. Ładny. Ale tu się coś nie zgadza, Adi. My na karpiówki nie mówimy karpi, tylko na metodę. A liny zamiast na metodę to na karpiówki. Aż ładny lin. O, uciekł. Nie ma. Ty gdzie on? No popłynął tam już. Karasz? Nie wiem, coś idzie. Pokaż mi. Czy jakiś wyśmienity? Złoty? O! Ależ piękny! Wraz z wieczorem, słuchajcie, zaczyna się kombinowanie. Jestem już ponad dobę bez ryb na karpiówkach. Także tutaj są dwie. Na jednym jest podbita truskawka kołkiem od Andek Karpia. Na drugim jest larwa Sly Snails Raffish, na którą tutaj życiówkę złowiłem. I jest ona również niedaleko przy brzegu, tak jak kiedyś. To będę przerzucał pewnie jeszcze w nocy. Tego już nie. A tu wleciała trzecia karpiówka, na metodę już nie łowię, także wyciągnąłem trzecią karpiówkę. I ona jest tam pod tą flagą. Na łaftersika banan ananas. Człowieku, to jest ta wędka, którą trzymałem cały dzień. To jest jedyna ryba na karpiówki moja na razie. Ale branie było. I idzie całkiem ładnie. Przeczuwam, że to nie będzie jakiś giga wielki karp. No nie jest giga wielki. Ale jest w końcu pierwszy. Na Sly Snails. Wow. I to jest ta wędka blisko, co ją postawiłem z samego rana. I nie przewoziłem jej w ogóle. Oj. Ile masz, 5? Nie wiem, ale walczy jak na 15. O ty, bo on tam zawija. Łap go tam, a nie. Coś ty narobił najlepszego. Podbierak wypadł. No ja przynajmniej rybę mam. Szczerze, to chyba większego złowiłem na metodę. Naprawdę. Pierwszy karp na karpiówki po ponad dobie, w sumie to półtorej doby już minęło. Nie jest on ogromny, ale cieszy bardzo, bo wyczekany. Fajny, no nie jest on duży. Myślę, że z trójkę pewnie ma. Czwórkę max. Czwórka to maksymalnie. Nie jest on duży, ale jest w końcu. Także lecę go wypuszczam od razu, wywożę na nowo wędkę i zobaczymy, czy tej nocy coś się wydarzy ciekawego. Panie karpiu, dziękuję, że mi wziąłeś. Jesteś moim pierwszym karpiem na tej wyprawie na karpiówki. Branie. Ty, odpalają się. No. Podoba mi się to. Skakujemy na łódkę, czy nie? Nie. Przed chwilą był u ciebie. Razum. Chodź. A diemu przechodzi tu drugi zestaw. Mam nadzieję, że nie popłynął. Duży. Duży. Ładny. Ładny. Bardzo ładny. Ole bydle. Jest! Ale bydle, człowieku! Na kulkę ze skorpiona. No widzisz.
Scorpion Bait Shop. Sprawdza się. Ale on tak szedł jak duża ryba, bo no w ogóle bo nie jechał. Nie jechał, on szedł masą. 12,5 kilo minus 1,5 kilo sling, to będziesz miał 11 kilo. Prezentacja. O, jak ci wywalił. Zaraz ci jeszcze sprzeda kolejnego. Już mi sprzedał jednego. Jest. Piękna ryba u Adiego. Bardzo fajnie. Jest. Piękna jedenastka. Na co? Na od skorpiona kurki. Ale jaka piłka. Gruba. Ogon. Trzeba zwrócić wolność. Kochana, ale on jest wielki. Ale ma nos fajny, zobacz. No. Płynie. O, halo. O, Martko, nie chcę płynąć. No. Umęczyłeś go w tej kołysce. Opie, jakiego podnieść nie mogę, się rzucał. Tak, pięknie jest. Karczyko ma grube. O. Poszła ryba. Nie, gratulacje. Kurczę, pięknie. Słuchajcie, mamy na tą wyprawę LEDy od firmy Boatman. Będziemy testować. Dwa takie fajne. Jeden umieszcza sobie na namiocie, drugi przy wędkach, żebyście widzieli dobrze, jak holuje ryby. Jest. Coś takiego. Lecę to montować i zaraz testujemy, jakie światło będzie. Na namiocie, słuchajcie, jeden halogen umocowany na trytytki, ale ważne, że jest. No i światło jakieś daje, także mega fajnie. A patrzcie, jak świetnie mam wędeczki oświetlone. Coś pięknego. Mam nadzieję, że w nocy będzie tutaj hol, bo będzie widać wszystko. A ten zamontowałem sobie, słuchajcie, na tripodzie i działa. Także jest fajnie. Do obu mam pilociki, także mogę sobie sterować nawet i z namiotu. Patrz, tu ryba siedzi. No ryba tu jest. Trzymaj to. Klapków nie wziąłem. Ryba. No ryba, ryba. Spałeś czy nie? Nie, zamierzałem. Zamierzałem. Kolejna ryba nocy. Duży będzie czy nie? Może być ładny. Dobra. Mamy go. O, kolejny fajny. Poplątał. Piękny. Piękny, koło siódemki. Ładny. Mega fajna ryba. Na co wzięła? Na, to jest orzech tygrysi i squid. Orzech tygrysi i squid, kuleczki. Piękny. Niam, niam. Lecimy do wody. Ładny. W końcu biorą. W końcu. Taki piękny. Piękny. Buziaczek. I płyn. Rośnij, duży, zdrowy, bądź piękny. Płynie, powoli, dostojnie. Ładnie. Gratulacje. Ładna ryba, bo nie czuć w ogóle walki, tylko masa idzie. Tak? No zobacz. Nic nie robi, on po prostu masa idzie. Słuchajcie. No zobacz. Nie, maluszek. Mamy kolejnego karpia. Zamieszanie w wodzie zrobił, dwie wędki poplątane. Przez moją przepłynął, ale jest. Jest i ryba u Adriana w nocy. Jest koło północy. Kolejny piękny karp. No myślę, że jest 5-6 kilo. Coś takiego. Dobra. Puszczamy? Tak. Wow. Jacek. Z powrotem wykule. Dobra, idź. O, a ta woda tutaj jest tak czysta, tak pięknie to widać. Jest i ryba z rana u Adriana. Nawet się zrymowała. O, to jest tam daleko. Idę z podbierakiem. No, ładny może być. Zobacz, gdzie on jest. No
No, wygląda na mikrusa totalnego. Bierz, podbieram. Już powoli, powoli. Nie w tą stronę. Jest. Jest ryba w podbieraku. Fajny. Pysz się wyprostuj, mordo. Jest poranny karpik. Godzina 9 jakoś. Jest kolejna ryba u Adriana. Tobie definitywnie lepiej idzie na te karpiówki, na tej wyprawie. A tobie na metodę lepiej. No też racja. Dobra, piękna rybka. Lecimy, wypuszczamy. No koło szóstki pewnie, piątki. Poszedł. A więc słuchajcie, zaczynamy trzecią dobę, ostatnią. Powiem tak, nie jest łatwo przez te pogody, ponad 30 stopni. Niestety średnio jak na razie. Na szczęście Adrian złowił jednego karpia 10+, także mega fajnie. Pies ze mną siedzi cały czas. Chyba mnie polubił. Ale jak już mówiłem, zaczynamy ostatnią dobę. Już kombinuję na wszystkie możliwe sposoby. Pozmieniałem sobie przynęty. Jedną wędkę nie przerzucałem nawet. Jedna wędka będzie do końca zasiadki. Zobaczymy, czy na nią coś się uda złowić. Na tą samą, na którą wczoraj złowiłem. Jedyną rybę w sumie na karpiówki. Ale przynajmniej o kiju nie wrócę. Na metodę fajnie się pobawiłem. Jeszcze dzisiaj pewnie znowu metoda wleci. Także mam nadzieję, że jakieś kolejne fajne ryby wpadną. Czekam na lina, ale niestety na tej zasiadce złowiliśmy tylko jednego. Adrian złowił na karpiówki. Coś tam się dzieje. Nie jest jakoś tragicznie, ale nie ma jakichś mega dobrych wyników jak ostatnio. Same dychy ostatnio łowiłem, a dzisiaj... Ja jeszcze nie wyciągnąłem metody, a już z rybą. Ło, jaki fajny. Jak karp normalnie. Złoty. Kochańcu. Oj, piękny złoty. No. Moja życiówka złotego karasia. Chłopie. O, chłopie. Oj, pociek za skórkę zapięty. No, delikatnie bardzo. No one w ogóle nie żerują. A na złotego karasia duży. Oj, się robi. Piękny karas. Jest fajny. Złoty, jakie ma płetwy piękne. No. Koło 2 kilo. Takie karasie to rzadkość. Takie koło 2 kilo. Ładnie. Ale piękny patelnik taki. Dobra. Wylał. Gratulacje. Adi, słuchajcie, poluje kolejną rybę na metod feedera. Przed zaczep, ojojoj. Nie wiem czy z rybą, ale był w potężnym zaczepie. Jest, idzie jakaś ryba. Ale się poddała przez te krzaki. Złoty. Złoty. Płyń. Ej, Aira, zostaw go. Pa, złapałem go jeszcze. O. Pies co się zaciekawił. O, panie. Bik. Bik. Lina bym chciał, ale widzę już, że to karaś. Ale jak on walczy. Jaki duży. Ty. Bik. Ale kolos. Ja nie mogę. Jaki giga wielki karaś. No i słuchajcie, mamy ostatnią noc, ostatnia nocka mojej 3-dniowej wyprawy. Liczę teraz tylko na nią. Zobaczymy, czy coś będzie się działo. Niemożliwe. Ty, chyba trzeba będzie płynąć. Dobra, jest w końcu ryba na karpiówki. I wychodzi, ale powoli. Proszę, żeby była duża. Jak już bierze, to niech będzie duża. Czekałem długo. Teraz poczułem. Ta, jest, siedzi. Jeszcze, o, wychodzi powoli.
Gaś światełko. Ty dobra, dawaj ten podton. Chodź tu. Wskakuj, Daniel. No już skakuję. Ojejku. O kurde, ładny. Nie wiem, nie widzę. Zobacz. Ojojojojojojoj. Może być ładny. O chłopie, ole on jest być. O no, może być 10 plus. Ale nie chcę wyjść w ogóle. Jest tu. O chłopie, on ma więcej jak 10 plus. O kurde, 20 może mieć. Nie no, bez przesady. No zobacz, jaki on jest wielki. Ty, nie no. Myślę, że 20 nie będzie miał. Nie zepnij tego, proszę cię. No staram się jak mogę. O, ale on jest ładny. O kurde. O chłopie. Ojoj. Odsuntuj go. O chłopie. Jest! W końcu! Chłopie! Ale złowo korczycho! Ole, on jest wielki! Ojojoj! Dobra, opłacało się moczyć skarpetki. O kurde! PB! To jest PB! Ile? 19,5? 18. Nie! No nie! 18 kilo! No to Adi, komory! Nie! No, poczekaj, bo ja mam te rzeczy! Czekaj! 18, czekaj, czekaj. Daniel PB! O, życiuwa! Dobra, na chwilę życiuwa! Po raz kolejny! Brawo! Gratulacje! Znowu na tym samym łowisku chowiłem! Daniel, co za siatka, to masz PB! No. Tutaj, nie? No. Piękna ryba. Nowa życiowa. Przepiękna. Ależ to jest wielkie. Oczywiście z pomocą Adriana. Piękna ryba. Adrian sternik pontonów. Ale ma łepek ładny, nie? Przepiękna. Piękna. Ładny. Piękna. Dobra, lecę z nią do wody od razu. Ja mogę nie łowić, tylko żeby takie były. O, ale on, ale on jest wielki. Ale on jest piękny. O, bombę puścił, o, poszła bestia. Gracja. Jest. O. Co tu się wydarzyło? Kolejne PB. Drugi raz w tym roku pobijam PB karpia. Z 17 teraz na 18. Niesamowite. A przez 2,5 doby na karpiówki złowiłem tylko jednego karpia. O wadze koło 3 kilo. Wędkarstwo jest nieprzewidywalne. A co najlepsze, słuchajcie. Moje PB, 18 kilo, złowiłem na kulki od widza, które dostałem na zbiorniku Bilówka. Nie mają marki ani nic. Dostałem je w takim pudełeczku po innych kulkach. Jest tutaj dosłownie kilka sztuk tych kulek. I to jest śmierdziel, chyba 16. 16, 18. Na kulki od jednego z moich widzów złowiłem moją życiową rybę. Coś pięknego. Jest i Adrian ze swoją nocną rybą. Na metod Federa. Na metod Federka. Za dwie wargi się zapił, patrz. Faktycznie. Zamknąłeś mu pyszczek. Nie możesz oddychać, widziom. No i żegnamy rybę. Poszedł. Co ty robisz? Ty wrócił? Nie, popłynął. Popłynął. Opie, jaki krąpik. Pokaż zdobycz nocną. Krąpisko. Opie. To ma jaki krumpik. Nie no, fajny. Niam, niam, niam. Ale na karpiówkach totalna cisza. Widzisz, a ja metodę odpaliłem i ryby biorę. No i ryby są. Nocne leszcze i krąpie. O matko, bo chlapał mi ręka. Oj, stoi. Płynie. O, podplątam. Czyżby? Karpik mały. No, nie tak, nie widzisz jeszcze. Jak to ja widzę, jak widzę. No widzisz, jak ma i to ogony. Penuski. Kolejna ryba na karpiówki. Penuski karpik. Jest ładny. Mega ładny. No. Penuski. Fajny. Fajny. Na co się skusił? Na kukurydzę. Kukurydza. Kulka kukurydza. Poszedł.
tym człowiekiem nie da się nudzić. Adrian sobie wyciągnął metodę i ma karpie gdzieś w trzcinach. Tymczasem ja jedyne o czym marzę, to żeby się przespać, bo muszę wrócić za 3-4 godziny do domu. Adrian niestety nie wyholował karpie z krzaków, ale za to ma lina. Jest i linek. Piękny. Pierwsza ryba dzisiaj. Nie no, karpik był. No ale ta jest ładniejsza. No to prawda. Liny są przepiękne. Pokaż kołek. Jaki brzuszek. Daj się zaprezentuj. Ale ma pomarańczowy brzuch. Mhm. O, ostatnia prezentacja. Piękny. Ładny. Mm. O, jak dzidę dał. Inny był. Myślałem, że karpus nawet. Dobra, słuchajcie, a więc kończymy naszą 3-dniową zasiadkę na łowisku w Oisze. No i oczywiście bez życiówki nie mogło się obejść. Piękne 18 kilo, kolejne PB w tym sezonie. Mimo, że słabo połowiłem na karpiówki, bo dwie ryby, ale za to ta druga ryba przepiękna, wyczekana po ponad 2,5 dobie. Coś pięknego. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda mi się tutaj wrócić na to łowisko, dobrze połowić. Odbić się, bo pływają tutaj naprawdę piękne ryby, ale na dziś to słuchajcie, będzie już koniec, zwijam się, wracam do domu, trochę alergia mnie wzięła, ale i tak było mega fajnie. Dalej do mnie nie dochodzi, że nową życiówkę złowiłem. Wbijajcie jeszcze na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę, a ja już się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że film wam się spodobał, trzymajcie się i do następnego.